W dzisiejszym filmie zagramy w gierkę, w której naszym zadaniem jest jedzenie. Jemy sobie, no i właśnie w taki sposób rośniemy, ale tak naprawdę będziemy brać udział w turnieju jedzenia na czas, bo zobaczcie, tutaj mamy na przykład Timiego na początku i z Timiem będziemy musieli jeść właśnie hotdogi na czas. Zobaczmy, czy nam się to w sumie uda pokonać Timiego, czy Timi będzie od nas szybszy. No powiem wam, że Timi chyba nas pokona. Dawaj, dawaj, szybciej tego hotdoga jedz. Ile mamy? No mamy 400, 500, a Timi ma więcej. No nie, no Timi nas wyprzedzi. Timi ewidentnie jest, no, lepszy w zjadaniu hotdogów, a więc musimy zrobić wszystko, żeby na początku właśnie pokonać Timiego. Później mamy tutaj dalej Billiego, z którym będziemy jeść takie kanapki. Tutaj później mamy burgery z jakimś lumberjackiem. Tutaj mamy z Hunterem placki. No i tutaj mamy z szefem chyba, nie wiem, burrito? Chyba burrito, tak mi się wydaje. No i na końcu tutaj mamy właśnie Jim Bros, który będziemy jeść naleśniki. Zobaczymy, czy nam się uda wszystko odblokować. I też musimy zjadać właśnie hotdogi w taki sposób, żebyśmy, no, trochę tutaj właśnie rośli. Musimy nabić sobie jakby tutaj pełny plecak, to mamy właśnie w rogu 25, możemy hotdogów zjeść. I teraz musimy iść to wszystko spalić. No, czyli oczywiście idziemy sobie tutaj, no i ładujemy worek i taki właśnie sposób to wszystko spalamy, żebyśmy właśnie mogli Timiego pokonać w turnieju jedzenia na czas. Dobra, mamy 50 energii. Myślę, że powinniśmy już teraz pokonać Timiego. Kliknijmy sobie tutaj auto battle, zobaczmy, czy uda nam się właśnie pokonać Timiego. No, teraz idzie to szybciej. Dobra, teraz już raczej pokonamy Timiego i zobaczmy, ile za Timiego w ogóle winów dostajemy. Dobra, jednego wina dostajemy. Timiego pokonaliśmy w ogóle, może na razie sobie stąd wyjdźmy, żeby zobaczyć, ile kosztuje pierwsze jajko, bo tu widziałem też mega ładne pety są. Pierwsze jajko kosztuje 5 winów, czyli musimy trochę uzbierać w sumie. I w ogóle ciekawe, w jaki sposób możemy sobie nasz plecak zwiększać, bo tu mamy jakby, no, ilość tych burgerów, które możemy zjeść. Teraz możemy tylko 25 zjeść jakby. Nie, może pety nam w sumie zwiększają, albo tu jakieś rebirfy są czy coś. Musimy rebirfy robić. Zobaczcie tutaj, pierwszy rebirf jest za 50 winów i wtedy będziemy mogli jakby 50 tych hamburgerów mieć. Dobra, to może w sumie zobaczmy, czy jakieś nagrody mamy. Tutaj mamy dwie nagrody, ale winów nie mamy. Winy dopiero będziemy mieć za 2 minuty. Może tutaj spinem zakręćmy? Czy nie mamy żadnego spina? Nie mamy żadnego spina. Dobra, to musimy Timiego kilka razy pokonać, żebyśmy jakieś jajka mogli tutaj otworzyć. I tutaj w ogóle jest też kolejna mapka. No, ta gierka trochę inaczej wygląda niż zazwyczaj te gierki wyglądają. Tutaj te portale mi przypominają Tapping Simulator. Ciekawe, czy w sumie ta gierka nie jest twórców Tapping Simulator. Dobra, ale na początku właśnie pokonajmy Timiego kilka razy, żebyśmy mogli jakieś lepsze jajka otworzyć. Jakiekolwiek w sumie, żebyśmy mogli otworzyć. No nie, no, teraz już na luzie Timiego pokonujemy. Dobra, i trochę razy już Timiego uwaliliśmy. Tak naprawdę moglibyśmy sobie rebirfa zrobić, ale wydaje mi się, że nie ma sensu. Dobra, teraz ostatni raz walczymy z Timim i idziemy sobie jakieś jajka lepsze otworzyć. W sumie chyba już będzie stać nas na jakieś lepsze, tak mi się wydaje. Teoretycznie już stać nas na cyber jajka, ale wydaje mi się, że na początku lepiej sobie otworzyć kilka tych jajek po prostu i wtedy dadzą nam więcej. W ogóle ile tu petów może mieć? W ogóle jaka animacja jest? Jakby coś wybuchnąć miało. Zobaczmy, ile tu w ogóle petów możemy mieć. 3 pety może mieć. I one mnożą nam 0,25 jakby chyba zdobywaną energię, bo tutaj jest trochę inaczej. Tu nie ma jakby powera. Cyk. Dobra, teraz mam jakiegoś takiego parota rera. No powiem wam, że fajnie są te pety porobione. Dobra, i tutaj cyk. I mamy kolejnego parota. Dobra, w sumie może za wszystko otwórzmy. Zobaczmy, czy w ogóle to auto jest za frikonia, za robuxy. I to za 200 robuxów w ogóle jest. Dobra, to ja sobie sam to poklikam lepiej może. Dobra, tu znowu jakiś parot nam wyleciał. Co jak sole, powiem wam, że te pety są naprawdę fajnie zrobione. Ciekawe, czy w ogóle da się je przerabiać. No nie, jeszcze parota zaznaczyłem, żeby usuwało. Mam nadzieję, że ja to teraz dopiero zrobiłem. No nie, tutaj coś kliknąłem przez przypadek. Dobra, i na ostatnie jajko mamy. I zobaczymy, jak będzie wyglądać nasz team. I tutaj jeszcze epic nam wyleciał na koniec, jakieś tiki, coś tam. No takie leciutko pet symulatorowe te pety są, ale fajne te modele porobione są. Dobra, zobaczmy, jak te pety wyglądają i ile nam dają. 0,7 tutaj mamy, dwa te właśnie. Tak dziwnie się zakładają. Czy da się je craftować? Chyba się nie da ich craftować. Nie, może gdzieś jest jakaś maszynka. I tutaj właśnie z tyłu te pety są. Tutaj w ogóle zobaczcie, że też tak naprawdę lepsze jedzenie możemy sobie ogarniać. Tutaj już kurczaka mogę założyć. Czy mamy teraz kurczaka? Nie, teraz kanapkę mamy. A dobra, bo już mamy 125. Tu już nam się kanapka założyła. Czy na przykład to możemy założyć i też możemy sobie założyć. Ale dobra, w takim razie weźmy sobie kanapkę. I ile teraz naraz dostajemy? No teraz więcej dostajemy. I pety też wam zwiększają jakby miejsce, bo żadnego rebirwa w sumie nie zrobiłem, a mamy już 164 miejsca. W ogóle jak klikniemy tutaj autoterrain, to wrzuci nas na worek, czy będziemy automatycznie jeść? Nie, w sumie automatycznie jemy. Ale dobra, zobaczymy, co się stanie, jak do max dobimy. Aha, i automatycznie przerzuca nas tutaj na worek, a więc w sumie spoko. Dobra, to musimy trochę więcej nabić. Ile potrzebujemy do tego Billiego? Do Billiego potrzebujemy 800 energii. No dobra, to w sumie nabijmy sobie te 800 energii. Kliknijmy sobie autotrain i niech nam się tutaj trenuje. Dobra, i dobiłem już 1000 energii w sumie, więc mamy już na Billiego, tylko w sumie zobaczmy, co teraz możemy założyć. I idealnie wyfarmiliśmy na burgera tutaj, więc no teraz mamy burgera. Ile za burgera się dostaje? 6,8? Za kanapkę więcej się nie dostawało? Ile się dostaje za kanapkę? Nie, za kanapkę 4,3. Dobra, to za burgera więcej dostajemy. I co tu w ogóle jeszcze po drugiej stronie mamy? Tu mamy placek, tu mamy pizzę, tu mamy steka, tu mamy znowu to burrito i tu mamy naleśniki z
zapomniałem jak to się mówi, syropem, czy coś takiego. I tutaj w ogóle też topki mamy. Ta gierka jest praktycznie nowa, więc raczej obstawiam, że bardzo łatwo się wbić do tej topki, ale to pewnie musiałbym sobie wszystkie Game Passy kupić, zobaczmy w ogóle tutaj. I tutaj w ogóle jedną rzecz mają mega złą, bo Pet Simulator może ich za to zbanować, mają normalnie jajka z Pet Simulatora. Ale dobre, mniejsza w to, pójdźmy sobie tutaj w ogóle, zobaczmy czy mamy kolejne nagrody. Tu mamy jakby 3 trofii, tu mamy w ogóle mnożnik jakiś. Aha, na 2 minuty mnożnik mam jakby jedzenia, no to mogłem go nie używać, dobra, to nie będziemy używać tego. I tu mamy jednego spina darmowego, dobra, to weźmy sobie tego spina. I tutaj mnożnika na energię nie będziemy na razie używać, bo to wiemy, że nam się później przyda. Ale zakręćmy sobie tym spinem, zobaczymy co nam wyleci. W ogóle tutaj na peta jest duży procent, 9% jest na tego peta, ale nam raczej nie wyleci. Wyleci na mnożnik winów, no to w sumie to akurat dobre, chociaż nie, mnożnik energii. Dobra, ale powalczmy z Billim sobie tutaj, zobaczmy czy w ogóle przerzuci nas do Billiego. Dobra, i wrzuci nas od razu tutaj do Billiego i z Billim będziemy tutaj właśnie jeść te kanapki. No i dobra, na luzie Billiego pokonujemy, ile w ogóle za niego dostajemy winów, nie spojrzałem, bo musimy też te rebirthy robić. Za Billiego dostajemy 7 winów, dobra, to niech się nabija teraz trochę na Billim, żebyśmy pootwierali te drugie jajka właśnie. I nabili, w sumie nabiliśmy teraz 336 winów, a więc musimy kilka jajek otworzyć i tego rebirfa zrobimy sobie, bo te rebirfy prawdopodobnie też sporo dają, bo zwiększają nam jakby pojemność plecaka. Tylko na początku może otwórzmy sobie kilka jajek, bo może być tak, że te rebirfy wyzerują nam te winy. A więc zróbmy tak, że otwórzmy sobie no 4 takie jajka, chociaż w sumie więcej, 5 chyba możemy otworzyć. Jakiś cyberfox nam wyleciał, oj, tutaj znowu zaznaczyłbym usuwanie to najrzadszego peta. No teraz jakiś znowu drugi komon nam wyleciał, trzeci jakiś taki komon nam znowu wyleciał. Same komony nam lecą, nie mam więcej siana? A nie ma, nie ma chyba miejsca. Tutaj tylko 10 petów może być w ekwipunku, no to dosyć mało, powiem wam. Dobra, te pousuwajmy i jeszcze sobie 3 otwórzmy w takim razie. Tu jakiś taki nam wyleciał, znowu niestety komon, no i tu też niestety komon. W ogóle źle policzyłem, o jedno jajko za dużo otworzyłem. Dobra, załóżmy te pety. No, te są ciutkę lepsze od tych, które miałem wcześniej. Ale dobra, musimy w takim razie jeszcze raz Billiego pokonać na szybko. Za dużo jajek niestety otworzyłem i zrobimy tego rebirfa. Mam nadzieję, że ten rebirf mi wszystkiego nie wyzeruje. Dobra, pokonaliśmy Billiego na luzie. Zróbmy tego jednego rebirfa. I czy coś mi się wyzerowało? Wyzerowało mi się miejsce tutaj. Czemu miejsce mi się wyzerowało? Dziwne to jest. Nie wiem, pójdźmy sobie na autotrain. Niech nam się to nabije. Może pety jeszcze raz musimy założyć? Załóżmy pety. Dobra, musiałem jeszcze raz pety założyć. Jakiś bug był po prostu. Teraz mamy dwa razy tyle miejsca co wcześniej. Dobra, to może przyfarm od razu na jakiegoś lepszego gostka. Na Lumberjacka potrzeba 1,8, to na jego na luzie wyfarmimy. Tutaj na tego 6,6 to może od razu na tego wyfarmy, żeby tutaj z nim placki pozjadać. Wydaje mi się, że na luzie nam się uda. Dobra, niech to farmi się w taki sposób, zobaczymy ile zajmie nam dobicie tych 6 koła. W ogóle ciekawe jaka jest maksymalna grubość w tej grze. No bo jakby jedząc nabijamy właśnie tą grubość. Dobra, i w sumie szybko to poszło, już mamy 6,6 koła, a więc teraz możemy w sumie pójść już pokonać tego lepszego gostka, tylko zobaczmy jakie jedzenie teraz w ogóle możemy założyć. I tu już pewnie kolejne nagrody mamy. Tutaj mnożnik to bym sobie zostawił. No i ewentualnie tylko te trofi na razie możemy sklejmować. Teraz możemy już założyć steka w sumie. Dobra, to załóżmy sobie steka, no i mamy takiego steka, za którego dostajemy 22 jakby jedzenia tutaj. Dobra, to spróbujmy pokonać tego huntera. No powinno nam się udać, zobaczmy. Dobra, teraz tepło nas na tego huntera, zobaczmy jak szybko zjemy placek. Jak to w ogóle będzie wyglądać? Aha, dobra, tak po prostu sobie zjadamy tutaj ten placek. No, powiem wam, że nie, dobra, pokonamy go, ale no wcale nie tak na luzie go pokonamy, chociaż powiem wam, że w sumie fartem go pokonujemy. Jakby jemu został już taki malutki kawałeczek wtedy. No teraz tak samo. Zobaczcie, że tutaj już końcówka. Dobra, ale pokonujemy go, niech się nabija na nim, żebyśmy chociaż z 2 najlepsze jajka otworzyli, bo jeszcze tylko 2 boss nam zostało do pokonania. I w sumie na tym hunterze długo to zajmuje, żeby nabić te winy, a więc musimy trochę poprawić naszą energię, tak żebyśmy dofarmili do tego tutaj gostka, albo tego tutaj, no bo na razie mamy tylko na 3 jajka i to mi sporo zajęło, żeby to dobić. W ogóle jakbym dobił maksymalną grubość, to jakbym wyglądał, znaczy taką, którą możemy. Wyglądam w taki sposób. Dobra, zobaczmy, czy jak otworzymy 3 te najlepsze jajka, to czy zwiększymy naszą wielkość. Twórzmy sobie jedno takie rakietowe jajko, no i mamy jakiegoś takiego peta, pluszowego. I znowu miejsca nie mamy w tym ekwipunku, no nie, no muszą to zwiększyć, no 10 miejsca w ekwipunku, no. Powaliło ich. Ile w ogóle ten pet daje? Załóżmy sobie go, on daje razy 2. No dobra, to te wszystkie musimy pousuwać. Dobra, i na razie mamy taki, otwórzmy jeszcze w sumie 2, bo chciałbym rebirfa kolejnego zrobić. Znowu niestety nam ten sam wyleciał. I jeszcze jedno. No teraz jeszcze gorszy nam wyleciał dla odmiany. Dobra, ale ile kolejny rebirf kosztuje? 250 winów. Dobra, to zróbmy sobie tego rebirfa i teraz znowu musimy tutaj kliknąć Equibest. No i teraz mamy 1100 jakby maksymalnego miejsca. Zobaczmy, czy się zwiększy nasza grubość. Zmniejszyła się grubość. Wyzerowało nam, nie wiem czemu w sumie. Prawda? Podobnie przez to, że rebirfa zrobiłem. Ale no zobaczmy, czy się zwiększy jakby w stosunku do tego, co było wcześniej. Chyba nie. Dobra, postarajmy się nabić do final bossa. W sumie spróbujmy dobić do tego final bossa, tylko musimy to zrobić tak, że musimy teraz sobie w sumie wziąć coś lepszego do jedzenia, ale nie możemy nic za bardzo wziąć. Dobra, to jeszcze sobie odbierzmy tutaj jakby na podwójną
moc, czy tam energię. U, jeszcze tutaj w ogóle mamy to. Jeszcze w sumie to jeszcze szybciej wszystko będzie nam się robić. Dobra, niech to trenuje się do jakiegoś większego poziomu, żebyśmy final bossa właśnie mogli pokonać. Dobra, i mamy jeszcze 21 koła, więc zobaczmy, czy teraz uwalimy final bossa, ale zobaczmy, jak w ogóle wygląda ten maksymalny przedmiot. Mamy te placki. Znaczy w sumie to naleśniki i tak sobie po prostu je zjadamy. Dobra, ale zobaczmy, czy uwalimy właśnie tego final bossa teraz. No powinno się udać, bez większego problemu. Dobra, dawaj szybciej, szybciej to zjadaj. Sam muszę klikać, żeby było szybciej, żebyśmy na pewno go uwalili. No dawaj, dawaj. Dobra, chyba się uda. Dobra, na szczęście się udało. No i pokonaliśmy final bossa i tu w sumie jest napisane coming soon. A więc no tak naprawdę przeszliśmy całą gierkę, a więc do następnego.